Dzień dobry. W opisie tego filmu daję linki do sklepu na Allegro, gdzie są wyłączniki prądu sterowane napięcie. Jest tego troszkę fajnych rzeczy, także na pewno warto się tym zainteresować. Wtedy, zwłaszcza kiedy mamy zbyt wysokie napięcie u siebie w sieci energetycznej, spowodowane pracą fotowoltaiki i takiej pogody jak dzisiaj, kiedy jednak słońce wychodzi za chmur, chowa się za chmurami, wtedy skoki napięcia są wysokie i warto automatycznie jakieś obciążenie energetyczne włączać w postaci na przykład grzałki w bojlerze, która zagrzeje nam wodę, i lepiej zagrzać wodę i utracić te parę kilowatogodzin energii, niż doprowadzić do wyłączenia się falownika z powodu zbyt wysokiego napięcia. Tutaj przy okazji chcę Wam pokazać kwestię kamyczka. Kamyczek dość słabo odbija promienie słoneczne, dlatego też kupiłem folię, taką jasną folię. Będę chciał niedługo tu ją położyć i zobaczyć, czy ta energia, produkcja energii dzięki temu odbiciu folii będzie większa. A dokładnie porównam sobie tego bifacjala, bo tu jest jeden bifacjal. Ile on energii da więcej, zobaczymy, ile ten bifacjal da energii więcej w stosunku do pozostałych paneli, które są w tym samym miejscu. I na przykład wiem, że dzisiaj produkcja z bifacjala i z normalnych paneli jest bardzo zbliżona. Tam jest różnica rzędu 0,5% na korzyść jednych, na niekorzyść drugich paneli. A po położeniu tej folii może się okazać, że faktycznie bifacja na tym dużo zyska i da dużo więcej energii od tej strony. Kolejnym eksperymentem, który zrobię, to będzie tutaj położenie kilkunastu luster. Kupię od szklarza lustra i położę je mniej więcej na powierzchni 2-3 metrów kwadratowych. Wtedy zobaczymy, czy to odbicie dużo nam da. Ale tak naprawdę ten film jest stworzony po to, żebym mógł w opisie tego filmu i w komentarzach dać te linki na Allegro. Nie chciałem dawać tych linków pod głównym filmem na innym kanale, na panele fotowoltaiczne, ponieważ chciałbym sprawdzić jedną rzecz, o której często piszane jest w różnych poradnikach dla youtuberów, że po prostu tego typu linki powodują, że film, rzeczywisty film jest bardzo słabo wyświetlany. Dlatego robię eksperyment i linki daję pod innym filmem na tym kanale. Taka próba. A przy okazji mogłem powiedzieć Wam kilka słów na temat tego, co robię. Przypominam, że tutaj brakuje dwóch paneli fotowoltaicznych. W sumie 0,5 kW w piku mocy. Po to tylko, żebym mógł zagwarantować, że całość moja, czyli te panele i jeszcze carport, nie przekroczyły 50 kW piku. Taka mała zasada, którą musiałem spełnić, ale podobno już ma wejść ustawa, która umożliwi aż 150 kW piku bez prawa budowlanego, bez konieczności ustaleń z prawem budowlanym, zezwoleń budowlanych itd. Wtedy ja chętnie tutaj na placu dołożę sobie instalację, ale taką bardzo niską, taką przygruntową instalację. Ona nie będzie duża, bo ja myślę, że ona będzie maksymalnie miała 20 kW w piku. A przyda się, ponieważ tej energii ciągle mi brakuje i energia ciągle jest bardzo, bardzo droga i prawdopodobnie wzrośnie. I ostatnia istotna rzecz dla tych, którzy wytrzymali ze mną tutaj te 3 minuty, to, że będę chciał w niedzielę pokazać Wam fajny film. Wymyśliłem sposób na bardzo tanie pompy ciepła. Jeżeli chcecie ogrzewać dom, to można już kupić nową na gwarancji pompę ciepła w cenie 3000 zł. Tak, 3000 zł. Pompę, która umożliwi nam ogrzewanie mieszkania, domu. Będę chciał to pokazać, to moją koncepcję, jak to zrobić. Oczywiście to nie jest gotowe rozwiązanie, trzeba troszkę umieć majsterkować, ale może być bardzo ciekawą alternatywą dla wielu z nas, zwłaszcza teraz, kiedy cena węgla wzrosła 3-krotnie. Naprawdę zaczyna być problem, jeżeli chodzi o ogrzewanie domów. Bo jeżeli za tonę węgla możemy kupić pompę ciepła, to myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie. Miłego dnia, do usłyszenia.